Senate of AGH University of Science and Technology in Krakow conferred the title of Doctor Honoris Causa upon Lakshmi N. Mittal for his contribution to the strategic development and consolidation of metallurgy on a global scale, the restructuring and modernization of steel industry in Poland, a long-standing support of scientific cooperation and promotion of the AGH University of Science and Technology, as well as enabling students to widen their practical knowledge and offering them attractive workplaces. Pan Lakshmi Mittal jest osobą, która otrzymała liczne tytuły oraz wyróżnienia. To postać znana i niezwykle ceniona na całym świecie. Dowód uznania płynący ze strony społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej za zasługi w zakresie rozwoju światowego hutnictwa. Pragniemy nadać panu tytuł doktora honoris causa naszego uniwersytetu. Osiągnięcia pana Lakshmiego Mittala w zakresie rozwoju światowego hutnictwa zasługują na szczególne uznanie. W ciągu 30 kilku lat stworzył prężnie działającą ponadnarodową grupę kapitałową, dominującą na rynku produkcji stali. Kierowany przez niego koncern ArcelorMittal jest światowym liderem w tym obszarze, zaś blisko 3/4 produkcji krajowej jest udziałem ArcelorMittal Poland. Po wejściu do Polski inwestycje grupy w nowe technologie w krajowych hutach przekroczyły 4,5 miliarda złotych. Na podstawie przedstawionych dokonań stwierdzam, że pan Lakshmi Mittal w pełni zasługuje na godność doktora honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej imieniem Stanisława Staszica w Krakowie. Wkład w strategiczny rozwój oraz konsolidację branży hutniczej w skali światowej, restrukturyzację i unowocześnienie przemysłu hutniczego w Polsce, wieloletnie wspieranie z pracy naukowej i promowanie AGH oraz umożliwianie poszerzania wiedzy praktycznej przez studentów i oferowanie atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów zostało w pełni potwierdzone. Serdecznie gratuluję najwyższego uznania przez środowisko uniwersyteckie dla pana osiągnięć w sferze gospodarczej i społecznej i życzę dalszych sukcesów na niwie prywatnej i zawodowej. I am delighted to be here in Poland with you all today to receive this honorary doctorate, Doctor Honoris Causa, from this highly respected University of Science and Technology. I am extremely proud to be among the distinguished personalities whose work has been recognized with an honorary doctorate at this university. I am aware that the majority of the recipients are Polish and from a scientific or academic background. Outstanding figures from contemporary science, arts, and political science. That makes this award even more special. So thank you truly for this outstanding recognition. It is a genuine honor.